Cześć, witajcie moi drodzy. Kolejny odcinek FIFA 18 przed nami. Jak wiecie, przejmujemy stery nie Alexa Huntera, a Danego Williamsa w tym momencie. Musimy się dostać do pierwszego składu. Jesteśmy po treningu i wylądowaliśmy na mierniku zaufaniu trenera właśnie do wyjściowej jedenastki. Zobaczmy, czy faktycznie nam się udało trafić do pierwszego składu. Gaffer wants you starting in the second leg of the League Cup semi. We've been too predictable in the final third lately and he wants to shake it up a bit. You having me on? No, I'm not the time. 0-0 after the first leg. Game away from Wembley. My advice to you, take this opportunity. Not the only one you get, especially playing in your natural position. No to ciekawy sprawdzian przed nami. Półfinał Pucharu Ligi w pierwszym meczu 0-0. Teraz gramy na wyjeździe. Musimy się pokazać z dobrej strony, żeby trafić do zaufania trenera. I mamy dwa atrybuty. Możemy coś tutaj odblokować. Odblokujmy, zwiększ szanse pokonania bramkarza. Tak, to na pewno odblokujmy. I coś jeszcze. Poprawia celność podań. Może to zróbmy. Dobra. I okej, z Evertonem gramy? No to gramy. To nie będziemy się za bardzo zastanawiali. Gramy od razu, oczywiście sterujmy całym zespołem. Okej, w ataku razem gramy z Slimanim. Dawaj, nie ociągaj się. Danny, to twoja szansa. Dwunastu tysięcy obserwujących tylko Denny ma. Lester wspomina o tobie w wypowiedzi. Wyjdzie w pierwszym składzie. Słyszałem, że Alex, czas, by The Williams Fury pokazał światu, co potrafi. Okej. A tu strzel bramkę z podania Delego, przebij się do wyjściowej. Aha. Dobra, wygraj puchar. Czyli tutaj mamy Dennym wygrać puchar. Ten Carabao, czyli to jest półfinał, a my mamy jeszcze zwyciężyć, czyli rozumiem, że no, to jest pierwszy mecz, a później zagramy, będziemy grać w finale. I tam mamy zwyciężyć. Ten chłopak nie błyszczał, ale też nie dostawał zbyt wielu okazji, a jak już grał, to nie na swojej pozycji. Dzisiaj może być jego dzień. Spójrzmy, w jaki sposób ustawił dziś swoich podopiecznych trener Evertonu. Oj, nie tak. Trochę za lekko panowie podajecie, no. A tutaj to w ogóle niedokładnie. Dobra, zaraz po tej akcji myślę, że przerwiemy sobie nagrywanie i wrócę do was. Świetnie przejął to prosto. Jest! Danny Williams, jeszcze widzieliście bramkę Danego Williamsa w debiucie i o to właśnie chodziło, żeby pokazać się jak, z jak najlepszej strony trenerowi. Ale dobra, no to po tej bramce, słuchajcie, sobie przestaniemy nagrywać, a wrócę do was pod koniec meczu. Nie wiedział, czego się spodziewać, strzału czy podania. Moi drodzy, końcówka tego meczu. Jak widzicie, bramek to tu się posypało. 8 bramek. Było blisko 9. 8 bramek w meczu, także naprawdę działo się. I co najciekawsze, bardzo dobry dorobek Danego Williamsa. Chyba 3 bramki i 2 asysty, albo nawet 3 asysty, nie wiem do końca, na pewno strzelił hat-tricka. 2 albo 3 asysty zaliczył. No niesamowity występ. Oczywiście ocena maksymalna 10. Bierzemy sobie piłkę do domu w nagrodę właśnie za hat-tricka i zaraz zobaczymy, czy 3 asysty były, czy 2. Ciągle uciekał obrońcom, a celownik miał dziś nastawiony idealnie. Zagrają dzisiaj dobrze, przebił. No i zobaczmy, 3 asysty, 3 bramki, 3 asysty, tak więc mecz wymarzony chyba dla Danego Williamsa, lepszego nie mógł sobie po prostu wyśnić. Ale 2 bramki Everton też zdołał strzelić, to nie było aż takie banalne spotkanie. Great game, lad.
Feels good to be a hero, hein, mon ami? The manager was impressed with your performance, lad. We all were. Ilem zwraca, chcę zacisnąć zęby, nie odpuszczać. Nasza niedawna rozmowa dała mi do myślenia. Czas zacisnąć zęby, nie odpuszczać. Time to knuckle down and push on. Ho! I've been waiting for those words to come out of your cake all season, lad. But you can't just be saying it in here. You gotta be doing it out there, consistently. You need to start taking some responsibility. Responsibility? Like setting a good example in that? That's me all day long. You remember what you were like when you first came here, lad? Blimmin' Jack in the box. You could barely sit still long enough to sign that contract. When the photographers left, you remember what you said to me? About wanting to make a name for yourself at this club. What a joke, right? Manager wants you to take a more active role over the next few games. See if you can help set us up for some success in the Premier League. You want to make a statement now. Earn yourself a spot on the team for the League Cup final. That'll be a good place to start. Aha. Czyli jeszcze nie wywalczyliśmy miejsca w pierwszej jedenastce, tak? Jeszcze będziemy musieli trochę pograć, z tego co widzę i słyszę. Zobaczmy, wartość wzrasta już prawie 3 miliony funtów. Okej, dobrze, to zwycięstwo. I teraz pewnie kolejny mecz będzie w Premier League, tak? I będziemy wychodzili z ławki, będziemy musieli się pokazać. Tak przynajmniej wynika z tego, co mówił trener. Poczekajcie, tu mamy kolejne dwa atrybuty, które możemy rozdać. Posyłać celniejsze podania? Nie, tam strzelamy. O, dobra. Zobaczmy. Aha, kolejny trening. I tu zobaczmy trendy. Tabela, puchar, zobaczmy, ok. Tu finał z West Bromwich. A gramy teraz z Leicester. Dobrze widzę? Z Leicester, z Burnley u siebie. I pewnie wyjdziemy w tym meczu z ławki rezerwowych. Tak, tak czuję. A tymczasem udajemy się na trening, aby zaimponować trochę trenerowi. Moi drodzy, końcówka meczu. I prowadzimy 4-1 po fenomenalnych bramkach. Ja pod koniec wam pokażę na powtórkach. Danny Williams strzela jedną bramkę, asystuje chyba raz, ale ta jego bramka naprawdę pierwszej urody, w ogóle akcja ładna, ładnie przeprowadzona, techniczne podanie, no zobaczycie, zobaczycie, naprawdę bardzo przyjemny meczyk. Jedną bramkę strzeliło Burnley, no z akcji, nie powiem, że jakimś tam szczęściem, fuksem, czy jakoś tam inaczej. No, po prostu ładnie zagrali akcję, byli pod bramką, no i wykorzystali bardzo dobrze tą sytuację, a my tymczasem mamy szansę na piątą bramkę, chociaż nikogo tutaj nie ma w środku. Oj, Danny, to podanie nie było, ten strzał nie był zbyt dobry, ale podanie Danny'ego Williamsa i piąta bramka. I kolejna asysta Danny'ego Williamsa. Kurczę, naprawdę ten mecz obfituje w piękne bramki. Mahrez w 90 minucie. Dobra, koniec meczu i zaraz właśnie sobie przejrzymy. To było bardzo jednostronne spotkanie, które niemal od początku do końca toczyło się pod dyktando jednej drużyny. Tak, wyszli na murawę i zrobili, co do nich należało. Bezlitośnie wykorzystali wszystkie swoje atuty. Dokładnie, występ, chyba wszystko udało nam się wykonać dokładnie tak, czyli zaimponowaliśmy trenerowi na całej linii. Teraz zobaczmy jeszcze tylko bramki. No już, już widzę. Hello? Co jest grane? Czemu nie mogę tego przewinąć? Wybiega na pozycję. Dobra, teraz już chyba będę mógł. Nie, nie chcemy na razie. Gdzie tu są powtórki? To chyba to. Dokładnie. Islam Slimani w 15 minucie. No to była bramka, której sam na sam asysta Danny'ego Williamsa. No to powiedzmy, że ładna. Druga bramka na 2-0.
tutaj Dan Williams próbował dośrodkowanie i z główki Drinkwater. No i bramka na 2-1 tak wyglądała. O, ładnie wypracowali, no i tutaj ciężko było nie trafić. Także było 2-1 i tutaj bramka na 3-1. Zobaczcie, wybronił strzał Denego Williamsa, ale tutaj piękne dośrodkowanie główką i dobitka Vicente i Borry i 3-1. Bramka na 4-1. Tu już Denny Williams był w roli głównej. Zobaczcie. Bam! Jak pięknie zdjął pajęczynę spod spojenia z okienka bramki. No i w 90 minucie tu jeszcze Mahrez na 5-1. Więc tak wyglądał cały mecz. Możemy już przejść dalej. Zobaczymy, czy zaimponowaliśmy trenerowi, czy już wylądujemy na stałe w pierwszej jedenastce, czy jeszcze musimy się mu trochę pokazać. Okej. Karta. Ultimate Team. No myślę, że już koło 3 milionów, właśnie 3 200 000 funtów jesteśmy warci. I jak widzieliśmy, kolejny punkt umiejętności został odblokowany, to ja ten punkcik zaraz wydam, albo będę zbierał na poczekajcie, zaraz zobaczymy, albo będziemy zbierali tu na to, a wiecie, może pozbieramy, czy tutaj pozwala, a dobra, zostawmy to. O, udało nam się ten cel już zrobić. Zostali tylko strzel bramkę z podania do Lego, ale to chodzi o Huntera. I wygraj puchę Carabao danem. Zobaczmy, jak wygląda. Dobra, trening. Ale jaki teraz mecz przed nami? Czy pucharowy? Nie, jeszcze będziemy grali z Arsenalem. Czyli jeszcze nie będziemy. Jeszcze nie mamy tego meczu pucharowego przed sobą. Jeszcze trochę drogi przed nami. No, moi drodzy, kolejny mecz wygrany. Chyba będziemy musieli powiększyć poziom trudności, bo nie wygląda to dobrze. Wygraliśmy 8-2. No, 8-2 wygraliśmy. No, nie jest to wynik, który z Arsenalem jeszcze, który się zdarza, więc zmienimy ten poziom trudności. Będzie ciężko wtedy, no, ale no, zobaczymy. Może na jeden mecz. Na razie nie. Powtórki. Chcę wam tylko pokazać dwie bramki z karnego Danny Williams strzelił, ale chcę wam tylko pokazać jedną bramkę. O, to była naprawdę ładna bramka. Tu dośrodkowanie, takie już z ślizgu i piękne przyłoże. Mondi. I to była bramka chyba na 6-2. A mamy 8-2, więc cztery bramki Dennego Williamsa i chyba dwie asysty. Niesamowite rzeczy się dzieją. Znaczy wartość rynkowa 3,5 miliona euro i przejdźmy dalej, zobaczmy, czy będzie jakaś fabularna wstawka. Nie, raczej, więc czyżby kolejny mecz z Premier League, czy może już ten finał Pucharu. Chciałbym już zagrać finał Pucharu i szczerze mówiąc przejść do Alexa Huntera. Zostanie się dobra, obojętnie tutaj co. I zobaczmy, co tu, jak tu wygląda. Na razie mamy trening. Dobra, to wybierzmy się na trening i zaraz wracamy. Wracamy do meczu, znaczy wracamy. Witam was, bo wy po raz pierwszy jesteście w Leicester. Gramy z Southampton, zobaczcie, 4-3, gramy w osłabieniu. Dostaliśmy czerwoną kartkę i gramy w śniegu. Naprawdę ta piłka czasami zachowuje się nieprzewidywalnie i nie tylko piłka. Zawodnicy też jak w ślizgiem jadą, to jadą przez pół boiska. Ale chyba uda nam się dowieść tą wygraną. Naprawdę emocjonujący mecz. Dużo się działo, dużo bramek padło. Na szczęście Leicester dociągnie chyba tą wygraną do końca. Okej, okay, teraz jeszcze. Aha, tu był ten. Myślałem, że tu nikogo nie ma, że był błąd. No i wygrywamy 4-3. Danny Williams, z tego co kojarzę, strzelił jedną bramkę. Zaraz się pewnie przekonamy. Oj, rzeczywiście, chociaż aura się sprzysięgła przeciw nim.
wykazali się prawdziwym sportowym duchem walki i zapewnili nam wspaniałe widowisko. Co powiesz na temat dzisiejszego... Dwie bramki strzelił Danny Williams. Aż 7 strzałów oddał. Dał drużynie zwycięstwo i zrobił to w niezłym stylu, więc na pewno był to dobry występ. W tym sezonie regularnie udowadnił. 4-3. Zwycięstwo. Dwie bramki, dwie asysty, więc kolejny niesamowity mecz Dennego Williamsa. Zobaczmy jego wartość, może nawet do 4 milionów, nie 3900, jeszcze nie, ale bardzo, bardzo niebezpiecznie i szybko zbliża się do tej granicy 4 milionów funtów. I my myślę, że już chyba przyszedł czas na finał tego pucharu, tak przynajmniej mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, tak, dokładnie, widzicie, następny mecz to finał pucharu Carabao. Nie mam pojęcia, co to jest za puchar, ale finał to finał. Get in! Congratulations, Danny. You have earned it. Wasn't easy, mate. Was not easy. Did you think it would be? Straight up. I've always been the best player on the pitch ever since I was a kid. Never had to try that hard. Everyone in this dressing room has always been the best. It's the same at every club. Now, you're with the best of the best. Well, I hadn't thought of it like that. Good point. But now the Williams is back where he's supposed to be, huh? To chyba jesteśmy w pierwszym składzie na mecz finałowy z West Bromwich Albion, tak mi się wydaje, po reakcji Dennego. Zaraz zobaczmy. Dokładnie, dzień meczowy z West Brom, puchar. Tylko nie wiem, czemu on się nazywa ten Curacao, czy tam Curabao. To nie jest finał po prostu, to nie jest puchar ligi? Nie wiem. Może nie, może to jakiś inny puchar. No, po prostu jej nie dostało licencji na to. Deja vu. So I thought. So I. Oh, you lads must be proper desperate. Especially if this clan's playing up front for you. Wait, did you lads hear something? Oh, it's you. You're in the Premier League, eh, Williams? You're having a laugh, mate. You'll be gone as soon as they sign a proper player. Look who it is. Our little town court. Always quacking like a little duck. Mały Judasz. Quack, quack, quack. We'll see you out there, Walker. He will. Oj, bardzo chętnie bym wygrał. Mam nadzieję, że wygramy ten mecz. Utrzeć temu kurde cwaniakowi nosa. Wychodzimy na mecz. Już nawet nie patrzę żadnych komentarzy. Gramy, gramy, gramy. I na Wembley. Carabao Cup. Kurczę, pierwszy słyszę, naprawdę. No i rozpoczynamy. Tysiące kibiców, wspaniali zawodnicy i zacięta walka o puchar. Jednym słowem spektakl. Z tym meczem Gareth, pierwsze podanie, dobre, zaliczył. Warto choćby wspomnieć o rywalizacji Garetha Walkera z Danym Williamsem. Tak jak rok temu w finale Pucharu Anglii między Walkerem a Alexem Hunterem. No dokładnie, rok temu też właśnie kojarzyłem, że graliśmy przeciwko Walkerowi, tylko że sterowaliśmy Hunterem, a nie Danym Williamsem. Zobaczmy, jak wygląda dzisiejsze ustawienie Leicester City. Dobra, słuchajcie, tu widzimy się pod koniec meczu, myślę, albo może w drugiej połowie. Tak myślę. Wow. Ale to dobrze pomyślane podanie Williamsa było, tylko troszeczkę niedokładne. Dobra, poczekajmy jeszcze jedną akcję. Oj. Nie. O kurde, widzieliście go? To skubany. To mały dryb. Skubany, no. Z główki jak strzelił. No, gdyby nie obrońca na linii, nie wiem kto to tam był, to byłoby
Nie ciekawie. Zobaczcie, on naprawdę sobie nieźle radzi, ten Gareth. Coś jednak było na rzeczy. Dokładne podanie. Czasu, żeby się zgrać z drużyną i teraz wygląda jak zupełnie inny zawodnik. Blisko pole karnej. Ale zobaczcie, my też. I proszę bardzo, 1-0. I 1-0. No tutaj Denny nie brał udziału w akcji, ani nie asystował, ani nie strzelał, ale liczy się, że Leicester prowadzi 1-0 w finale. Dobra, widzimy się później. Wracamy, jest 86. minuta, prowadzimy 2-1. Udało się strzelić bramkę Dennemu Williamsowi jedną i jedną strzelił też Mahrez i powinniśmy utrzymać to ten wynik do końca, chociaż West Brom atakowało i naprawdę Gareth Walker, pomimo mojej szczerej niesympatii do Garetha Walkera, naprawdę grał nieźle, no, wypracowywał sobie sytuację. I nawet dwa razy był naprawdę blisko strzelenia bramki. Na szczęście nie udało mu się. Jedyną bramkę dla West Brom strzelił Morrison. I kończy sędzia mecz. Wygrywamy ten puchar Carabao. Carabao. Tak, prawdziwie historyczna chwila. Nie wiem, co to za puchar. O, Walker płacze. Ojojoj. No dobrze, to przejdźmy dalej, już nie oglądajmy tutaj wielkiej radości. Jak mówiłem, mi się nie bardzo podoba, że tą karierę rozdzielili na i na Huntera, i na Williamsa. Wolałbym cały czas kierować Alexa. Yes! Oh, well played, Williams. I reckon you grew up a bit as a player today. Thanks, boss. I'd have you on my squad anytime. I co, mały? Came up short, eh, Walker? That's nothing new for you, though, is it? Nice one. Real class act you are, Williams. You give what you get, mate! No i pięknie. I odnieśliśmy zwycięstwo w tym pucharze. Wartość Denego już jest ponad 4 miliony funtów, więc naprawdę wzrosła w ciągu ostatnich tych kilku meczów. Poszybowała. I koniec rozdziału. O! A to mnie dziwi. Dlaczego mieliśmy strzelić bramkę z podania Denego, jak graliśmy tylko 5 minut w meczu i doznaliśmy kontuzji? Nie rozumiem trochę tego. No dobra. Odblokowano nagrodę FIFA, kontynuuj drogę do sławy. A więc rozdział Denego chyba mamy za sobą, mam nadzieję. Zaraz zobaczymy, czy wracamy do Alexa, czy nie. Tak, w Los Angeles jesteśmy. To nasza willa w Los Angeles. Czyli jeszcze nie jesteśmy w Monachium. Co to jest w ogóle? Zobaczmy cele. Osiągnij maksymalną cenę współpracy ze swoim partnerem w ataku. Strzel 6 bramek z podań Delego i uratuj posadę Dino zdobyciem trofeum. Wygraj ligę lub puchar. Aha. Ale my na razie przecież jesteśmy w Los Angeles na rehabilitacji, nie? Rozdział 6. Jeden za wszystkich. Denny Williams doprowadza do zwycięstwa na Wembley. You ready? Co, wracamy do Monachium? Tak? Zaraz zobaczymy.
Nie, ćwiczymy. Na razie ćwiczymy z naszą sestrą. All right, let's get on the field and kick around a bit. Maybe give it a few more days, yeah? That's what you said a few days ago when the doctor cleared you. I don't want to end up like that. He never had the kind of rehab you had. Your club sent you halfway across the world for the best physios. Plus, Dad's knee was, like, totally bone out. Come on. Getting hurt is part of the game. Oh, yeah? What would you know about it? How about breaking my leg when I was 14? Having quack doctors tell me I'll never play again. I learned a bit from that. Sorry. I didn't know. How would you? Look, it's just the level that I need to be at, that I was at. The margins are so slim. Something like this could make the difference. It's a real obstacle, you know? Obstacles. I lost my mom when I was 8. How's that for an obstacle? How about trying to make it in the women's game while juggling school, practice, travel, matches? Ever tried doing your homework on the back of a bus? Playing 90 minutes, getting home at 2 a.m., then having to go to school the next day, barely able to keep your eyes open? Wygrałabyś mu talent w tej szkole. All just for some college recruiter, hoping he might notice you've got some talent. Z taką historią wygrałabyś wszystko w tej szkole. You know, I don't have some big contract waiting for me. All I'm doing is fighting every inch of the way, every day to play the game I love. And there's you, telling me you won't fight right now to get back what you already have? So this is what having a little sister's like. Too much? Nah. Bang on, Kim. I think you can bend a few crosses into the box for me. I'm worried I might be forgetting what it's like to score goals. On a platter. All day, every day. Yeah, I'm gonna hold you to that. No i dobra, i mamy kolejny rozdział. Ostatni rozdział. Zobaczmy, jak Alex Hunter, jak udaje mu się biegać. No, podawaj. Aha. Dobrze. Nie widziałem tej strzałki. Pudło. O kurde, kolejne pudło. Coś mu nie idzie. Dobra, teraz się udało. Czy będziemy mogli jeszcze raz spróbować? Bo szału to my nie zrobiliśmy. Not bad, looking pretty sharp. Well played, Hunter. Different class. Thanks, Dad. Feeling pretty good. Yeah? Wasn't talking about you. So you're good to go, then? That's great. Groundsman wants his pitch back. You sure you're fit to play, son? 100%. Good. Already told the club. You're expecting you next week. No to wracamy do Monachium, moi drodzy. Ale w Monachium, tak, zaraz zobaczymy, czy faktycznie wracamy, czy nie. Tak, wróciliśmy do Monachium, ale nasze dalsze perypetie już w Monachium w kolejnym odcinku. Bądźcie razem ze mną już jutro o tej samej porze, będziemy kontynuowali naszą zabawę. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej, hej.